Dobry wieczór Państwu, to ja, pan Kożuszek i dziś znów na całe szczęście jestem z odtworzenia. To jest kolejne wydanie specjalne programu codziennie Piorunem w Putina, które właśnie teraz zaczynamy. Taki był ten obrót, nie za bardzo skoordynowany, proszę Państwa, ale nieważne. Pytanie sobie trzeba czasem zadać istotne. Czego boi się, proszę Państwa, oprócz tego, że się boi Rosji, jak sama nazwa wskazuje, taki prawicowy rusofob? Taki, co ostrzegał przed Rosją jeszcze przed 2004 rokiem. I oj, kiedy on ostrzegał przed tą Rosją? Już nawet dawno, dawno temu. Proszę Państwa, on się boi, że kiedyś przyjdzie ktoś z Platformy Obywatelskiej i rozliczy go za jego prorosyjskość. Bo Platforma, proszę Państwa, Obywatelska, to była antyrosyjska, jeszcze jak Ryszard Ochucki z Misia był Murzynem. Także oni, jakby to powiedzieć, bój się, strzeż się rusofobię, bo nadchodzi minister Siemoniak. Zobaczmy ministra Siemoniaka tweeta. Na premierze Morawieckim czapka gore, rozbrajał wojsko polskie, sprawę śmigłowców zniszczył jego resort i psuł służby, które nadzoruje. Jego ojciec jeszcze w 2018 roku wzywał do zbliżenia z Putinem, do samego końca współpracował z putinowcami. Stąd dziś agresja wobec Donalda Tuska. Mocne, proszę Państwa, słowa. Jezus Maria. A jej, ale go otłukują dzisiaj, co się dzieje? Ja tylko bym powiedział, proszę Państwa, taki pomysł mi przyszedł do głowy, że ja wiem, jak co trzeba zrobić, żeby być wyborcą Platformy. Najpierw, zamiast jak czasem chodzą politycy, rozdają ulotki, to muszą się zjawić u takiego wyborcy Platformy tacy Men in Black, prawda? Pamiętacie ten film? I oni mieli ten taki długopis, jak robili takie pstry, to się okazało, że taki wyborca zapomina wszystko, co było mniej więcej do wczoraj. No, no tak. Ja w ogóle tak uważam, że hymn taki bym stworzył dla prawdziwych antyrosyjskich polityków z Platformy Obywatelskiej i zaczerpnąłbym ze słynnej piosenki zespołu Wilcy, która idzie tak. Niewiele pamiętam, faro, fara i raj. Coś tam się mówiło kiedyś, ale były inne czasy i ogólnie to niewiele pamiętam. Le Pen Salvini, na koniec. Ale ktoś tam pamięta, proszę Państwa, przygotowaną taką zbitkę wypowiedzi Donalda Tuska, co było kiedyś, co jest teraz i tak w ogóle, i zobaczmy. Ten dzień przejdzie do tej lepszej historii naszych relacji i pozwoli nam jeszcze lepiej współpracować. Proszę, Andrzej. Wyobraźmy sobie, gdyby w Polsce rządził Jarosław Kaczyński, który usiłowałby wymusić na państwach regionu, takich jak na przykład Węgrzy czy Słowacy, radykalnie antyrosyjską postawę. Polska nie może pozwolić sobie na żadne przesadne ruchy, żadne ekstrawagancje, żadne radykalizmy. Żeby natychmiast zastopować import rosyjskiego węgla do Polski. Każdy, kto mówi, co to za sankcje, trzeba ostro, trzeba... musi mieć świadomość, do czego nawołuje. Bardzo bym chciał, żeby Polska miała też dać przykład, co znaczy naprawdę twarda polityka sankcyjna. Instalacja tarczy antyrakietowej w Polsce zwiększa przede wszystkim bezpieczeństwo Stanów Zjednoczonych. Ten największy deficyt dzisiaj, jakim jest bezpieczne niebo nad Polską, żeby ten zły czas jak najszybciej zakończyć. No tak, proszę Państwa, to jest, można powiedzieć... To nie jest śmieszne, proszę Pana! To nie jest śmieszne, bo ludzie się całe życie uczą. Donald Tusk jest, pamiętacie Państwo tę scenę z Transatlantyku Gombrowicza, jak trafia ten główny bohater i tam go wita konsul, prawda, i on mówi... Zrobisz tak, jak ci mówiłem, albo tak, jak ci nie mówiłem. Pójdziesz tam, albo i nie pójdziesz, porozmawiasz z nim, albo i nie porozmawiasz. I tak samo Donald Tusk mówi, w sprawie Rosji róbcie tak, jak dokładnie, jak wam zawsze mówiłem. Albo tak, jak wam nie mówiłem. Czyli tak, jak mówię teraz. W każdym razie, to wszystko jest, proszę Państwa, logiczne. Zmienia się trochę klimat, obserwują to wiele osób i wskazuje na to, że zmienia się trochę klimat na tak zwanym Zachodzie, szczególnie w zachodniej Europie i coraz śmielej niektórzy mówią, że Ukraina musi się z tym pogodzić, że będzie musiała oddać część swojego terytorium, że trzeba zrobić taki deal pokój za terytorium, prawda? I te zmiany być może widać w Onecie, być może widać. Zobaczmy taki jeden tytuł z Onetu. Putin być może nie rozkazał mordować cywilów, ale też nie zrobił nic, by tę masakrę powstrzymać czy choćby potępić. Dziękujemy za ten materiał. Oczywiście, proszę Państwa,
jak wiemy z innego materiału Onetu przede wszystkim, to trzeba podkreślić, Putin mógł nie wiedzieć. Dlaczego? Dlatego, że jak się dowiedzieliśmy z Onetu, on bardzo dba o swoje zdrowie, często trenuje, więc jak akurat ta informacja gdzieś tam krążyła, to on akurat mógł być na dżudzie na przykład, prawda? A poza tym niektórzy mówią, że no tak, ale potem odznaczył tych burjatów z Buczy, którzy mordowali i okolic, którzy dokonywali tego ludobójstwa. Ale to też jest, to akurat była taka głupia sytuacja. Przyprowadzili mu tych burjatów. Ktoś mówi do Putina, Putinie, nie? To są ci burjaci, co? A Putin mówi, co? A oni mówią, no co mordowali w Buczy. No i wtedy już mu było głupio, że on o tym nie wiedział, że oni mordowali, no to mówi, a... Macie burjaci te medale, ale to było zupełnie inaczej. Inne teksty ciekawe pojawiają się także w Onecie, proszę Państwa. Między innymi taki redaktora, co się nazywa Gadzała. Zobaczmy, co redaktor Gadzała napisał w Onecie. Wojny w Ukrainie nie wygra nikt. Polska jest wśród największych przegranych. Dziękuję za materiał. I Państwo się teraz, możemy zejść z tego. Państwo się teraz pewnie zastanawiają, dlaczego on uważa, że Polska jest przegrana. Może dlatego, że oddaliśmy swoje czołgi na Ukrainę, może dlatego, że ponosimy ogromne koszty utrzymania uchodźców u siebie i tak dalej, i tak dalej. Nie, proszę Państwa, zaskoczę Państwa, powód jest zupełnie inny. Zobaczmy. W wyniku wojny Polska ostatecznie stała się państwem frontowym Zachodu. Oczywiście w mocy pozostają gwarancje natowskie, którymi jesteśmy objęci. Nie ma też powodu sądzić, że Amerykanie nie przyszliby nam z pomocą, biorąc pod uwagę, jak bardzo zaangażowali się w sprawę nienależącej do sojuszu Ukrainy. Ale pozycja państwa frontowego na granicy z mocarstwem, które uważamy za wrogie, nigdy nie jest korzystna, jeżeli nie potrafimy się z takim państwem porozumieć, a w obecnej sytuacji z pewnością nie można na to liczyć. To jest, proszę Państwa, problem. To jest problem, czyli przekładając to na taki bardziej codzienny język, masz dwóch sąsiadów, Marka i Pawła. Marek napada na Pawła, morduje, pali jego dom i potem jest pytanie do ciebie, jaki problem w tym jest dla ciebie, a ty mówisz, no głównie problem jest taki, że z Markiem trochę się kontakt urwał, prawda? Muszę powiedzieć. Ale spróbujmy dokonać tej niezwykle światłej i inteligentnej analizy takiego rozbioru logicznego na podstawie takiej serii pytań i odpowiedzi. To by brzmiało mniej więcej tak. Jaki problem, proszę Państwa, ma Polska? No problem jest taki, że Rosja z nami nie rozmawia. A czemu chcemy porozmawiać z Rosją? No, bo oni chcą nas bić. A dlaczego jest trudno rozmawiać z Rosją? No, bo oni chcą nas bić, prawda? A jak zapobiec temu? Porozmawiać. A co mówi Rosja, jak z wami rozmawia? No, że oni chcą nas bić, prawda? Więc jeszcze podsumowując, jaki mamy problem? Że Rosja z nami nie rozmawia. Tak jest, proszę Państwa. Jestem bezwzględnie... inteligentny. A nie to drugie może? Jak to było, że Rosja chce nas... Może to drugie, ale raczej to, że nie można rozmawiać. W każdym razie, proszę Państwa, idziemy dalej, bo pan Gadzała jest tradycyjnie wielkim zwolennikiem rozmów. To jest jego artykuł z Rzeczypospolitej z 2019 roku. Zobaczmy. Gadzała. Nie zamykać się na Kreml. Oczywiście, że nie, bo i pewnie i wtedy miał rację, i dziś miał rację. Trzeba było, prawda, wszystko to ustalić. Natomiast, proszę Państwa, ja, jak ktoś mówił, że Polska zamienia się w część Ukrainy i że tutaj to jest nieładnie, że rzeczy dzieją, to ja byłem taki sceptyczny, ale potem zobaczyłem jeden artykuł z Gazeta.pl i mówiąc szczerze, nie wiem, jaki to jest język, bo wydaje mi się, że ani to nie jest polski, ani ukraiński. Ale być może to jest nowy jakiś język, proszę Państwa, globalistów, którzy chcą nas za pomocą 5G przerobić na jakieś, nie wiem na co. W każdym razie zobaczmy ten artykuł. Wszystkie drobne sprzęty zniknęły z domu, powiedziała Klacz. Ukradli też moją biżuterię, ale dzięki Bogu ten nawyk zniknął. Biżuteria z białego złota pozostała. Rosa zabrała mnie za coś cieńszego. Futro kozy mojego męża ukradł mój mąż, który mieszka niedaleko. Nie był ani drogi, ani nowy. Zostałem okradziony z kilku sukienek i gumowych kapci. Oszalałeś, ryzykując własnym nieistotnym życiem, żeby przywieźć
żonie gumowe klapki. To jest jakiś wiersz najprawdopodobniej modernistyczny, którego ja swoim małym pisowskim rozumkiem nie jestem w stanie objąć. Albo być może ktoś w redakcji portalu Gazeta.pl nie za bardzo są pieniądze na tłumaczenia i za nich to wszystko robi tłumacz Google. A propos tego, proszę Państwa, że trzeba uważać, to trzeba, proszę Państwa, uważać i pilnować swojego dobytku w Polsce i na całym świecie również, bo czasami ptactwo może nam taki dobytek zabrać. Zobaczmy. Czy to była, proszę Państwa, mewa banderowska lub globalistyczna? Nie wiadomo, ale na pewno się o tym przekonamy. To mógł być jeden z tych ptaków z laboratoriów biologicznych, które miały być wysłane nad Rosję. W każdym razie, drodzy Państwo, jutro też jest dzień przecież. Jutro też się zobaczymy, oczywiście, nie ma problemu. Dziękuję. Do zobaczenia.